Dzień dobry, ponownie tu Koleczkowo. Projekt Łączenie ma znaczenie. Tematem dzisiejszego z Państwem spotkania internetowego jest wolność. Gdy chodzisz ostatnio po ulicach różnych miejscowości, małych i dużych, dużych aglomeracji miejskich, ogromnych polskich miast, to często słyszysz, że ludzie domagają się wolności. Śpiewają taką słynną piosenkę „Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem”. Z powodów, o których wszyscy wiemy, ta wolność, to poczucie wolności zostało naruszone i z tej przyczyny chciałabym parę słów poświęcić tej kategorii, jaką jest wolność. Chciałabym porozmawiać o tym, jak wolność możemy rozumieć. Ponieważ temat jest ogromny, a ja nie czuję się aż tak bardzo kompetentna w tym zakresie, pozwolę zasygnalizować, że ja w bardzo ograniczonym sensie pojęcie wolności będę starała się Państwu przybliżyć. Wolność możemy rozumieć bardzo szeroko. Jest to kategoria bardzo ważna dla ludzi, dlatego też wielu specjalistów z różnych dziedzin pojęcie wolności starało się jakoś zdefiniować. Ale gdybyśmy chcieli to pojęcie wolności ująć w taki jakiś bardzo prosty sposób, moglibyśmy zauważyć, że pojęcie to definiowane jest na ogół na takie trzy podstawowe sposoby. Wolność jako brak przymusu. I tak najczęściej rozumiemy wolność w sensie politycznym. Ludzie czują się wolni wtedy, gdy nie odczuwają presji, gdy nie ma żadnego przymusu, gdy nie żyją w jakimś ograniczającym ich poczucie wolności systemie. Druga kategoria to wolność działania z własnym sumieniem. Wolność działania zgodnie z własnym systemem wartości. I tak na ogół myślą filozofowie, bądź ci, którzy zajmują się zagadnieniami normatywnymi. I trzeci sposób rozumienia wolności, bardzo przypominający takie ujęcia psychologiczne, mówi o tym, że wolność oznacza możliwość wyboru, możliwość podejmowania decyzji, które są wolne, swobodne. I o każdym z tych rodzajów wolności naprawdę zaledwie parę słów. A zatem możemy mówić o wolności w odniesieniu do polityki, możemy mówić o wolności w odniesieniu do filozofii i możemy mówić o wolności w znaczeniu psychologicznym. Polityczne rozumienie wolności zakłada istnienie przynajmniej czterech takich podstawowych kategorii. Wolność zgromadzeń. Co to znaczy wolność zgromadzeń? To znaczy, że w systemie demokratycznym ludzie mają możliwość, mają prawo do tego, aby gromadzić się w sensie pokojowym. Mają możliwość dobrowolnego i pokojowego gromadzenia się. I to prawo gwarantuje konstytucja. W państwie autorytarnym władza autorytarna uniemożliwia ludziom gromadzenie się i wyrażanie różnych swoich ważnych potrzeb czy idei. Druga kategoria to wolność słowa. Wolność słowa to prawo do publicznego wyrażania swoich przekonań. To prawo do tego, żeby każdy mógł publicznie, głośno, bądź w mediach, bądź na piśmie, wypowiedzieć się w jakiejś ważnej dla niego kwestii. Bez żadnych konsekwencji prawnych, bez żadnych konsekwencji zawodowych czy społecznych. Trzeci punkt. Wolność religijna. To możliwość wyboru danej religii i możliwość praktykowania tej religii w sposób zgodny z własnym sumieniem czy z własnymi potrzebami. I czwarta kategoria to wolność gospodarcza. Cóż ona oznacza? Ona oznacza swobodę podejmowania działalności gospodarczej. A zatem podsumowując, gdy myślimy o politycznym rozumieniu wolności, to myślimy o prawie do wolnych zgromadzeń, to myślimy o możliwości swobodnego wypowiadania swoich poglądów i przekonań, to wierzymy w to, że każdy ma swobodę wyznania i wierzymy również w to, że każdy może podejmować działalność gospodarczą w celu zarobkowym. A jakie są filozoficzne kategorie myślenia o wolności?
To bardzo szeroki problem. Ja pozwoliłam sobie tylko parę tutaj ciekawych spojrzeń na pojęcie wolności przygotować. Przede wszystkim Platon, czyli filozof grecki, pochodzący oczywiście z czasów bardzo odległych, ze starożytnej Grecji, pisał o tym, że wolność jest dobrem, że wolność jest przymiotem, cnotą, że jest jednym z najbardziej ważnych dóbr w życiu człowieka. Wolność jest dobrem. Każdy człowiek powinien zmierzać do wolności. Co więcej, człowiek staje się dobry wtedy, kiedy jest wolny. Ograniczenia wolności prowadzą do zła, do występku. Inny słynny pisarz, już w miarę współczesny, pisał o tym, że tylko pełny worek stoi prosto. To znaczy, że gdy brakuje czegoś, na przykład wolności, ludzie się niestety przekrzywiają, także moralnie. Kartezjusz pisał o tym, że wolność jest źródłem godności człowieka. Człowiek, który jest niewolnikiem, nie ma poczucia godności, nie czuje się człowiekiem. Gdy odbierzemy człowiekowi wolność, to tak, jakbyśmy odebrali mu godność, człowieczeństwo. Kant pisał o tym, że wolność jest jakby składową moralności człowieka. Jest wyrazem autonomii woli człowieka i wyrazem praktycznego rozumu człowieka. Mądry człowiek dąży do wolności, bo wie, że wolność jest zaczynem czegoś dobrego. Ale na przykład egzystencjaliści pisali o tym, że wolność, co prawda, jest naturalnym składnikiem ludzkiej egzystencji, gdyż człowiek jest skazany na wolność, ale wolność też wymaga odwagi i wymaga odpowiedzialności. Człowiek w jakimś sensie jest, powiem tak, niewolnikiem wolności. Muszę być wolny, ale to wymaga ode mnie dojrzałej i mądrej postawy, bez lęku. To jest bardzo trudne. Być wolnym w sensie dojrzałym, to znaczy w tym sensie być wolnym, aby nie ograniczać czy nie zabierać wolności drugiemu człowiekowi. Hegel wprowadził takie pojęcie wolności od czegoś i bycia wolnym ku czemuś. Człowiek powinien być wolny od wszelkich czynników, które go ograniczają. Od lenistwa, od opilstwa, od obżarstwa, od głupoty. A powinien być wolny ku rozwojowi. Powinien być wolny po to, żeby coś ciekawego tworzyć, żeby coś ciekawego poznawać, żeby coś dobrego ogółowi bądź poszczególnym osobom dawać. To jest bardzo ciekawa i bardzo ważna kategoria wolności, także właśnie w sensie, powiedziałabym, i psychologicznym. Człowiek rozwija się wtedy, gdy myśli o innych, a nie tylko wtedy, kiedy myśli o sobie. Psychologiczne podejście do wolności to także dużo różnych teorii, które tutaj zaledwie wypunktuję, zachęcając Państwa po prostu do dyskusji, do rozmowy. Przede wszystkim, gdy myślimy o wolności i rozumiemy wolność w sensie psychologicznym, to podkreślamy takie subiektywne doświadczenie wolności. Wspominamy sytuacje i chwile w naszym życiu, kiedy czuliśmy się wolni, kiedy czuliśmy taką przestrzeń w sobie, w której nie było ograniczeń. Kiedy na przykład nasz umysł był wolny, gdy odważyliśmy się pomyśleć o czymś w sposób swobodny. Ja często myślę o tym, co powoduje, że niektóre umysły są zamknięte i nie są w stanie swobodnie myśleć, a co są dogmatyczne, a co sprawia, że człowiek właśnie ma tą możliwość doświadczenia wolności. I moje obserwacje prywatne, osobiste bardzo mówią o tym, że my się uczymy tego doświadczenia wolności często poprzez kontakt z naturą. Gdy stoisz w nocy pod rozgwieżdżonym niebem, to jest ta chwila. Albo gdy jesteś w górach i wspiąłeś się na wysoki szczyt i widzisz we mgle inne oddalone szczyty. To jest właśnie ta chwila. Gdy jesteś z człowiekiem umierającym, trzymasz go za rękę i wiesz, że nie masz na nic wpływu, ale czujesz bliskość i empatię z tym człowiekiem.
to uwierz mi, to też jest ta chwila. Gdy mkniesz szybko na nartach, z dużej góry, w mrozie i w śniegu, to też jest ta chwila. Gdy słuchasz pięknej muzyki, która powoduje, że w Twoim umyśle otwierają się jakieś nowe przestrzenie, to też jest ta chwila. To jest to doświadczenie, doświadczenie wolności. To doświadczenie o wolności rodzi się też z odwagi. Już pewien nieżyjący lekarz opowiadał mi kiedyś, że badał chorego człowieka, który niestety miał taki moment w życiu, że trafił do obozu zagłady. I miał być w tym obozie zagłady bardzo źle potraktowany. I do swojego oprawcy zwrócił się takimi słowami: wiesz, nic nie możesz mi zrobić. Po prostu nic. I ten oprawca, gdy usłyszał to słowo, te słowa, że nic nie możesz mi zrobić, nie zrobił nic. Ten człowiek dzięki tej odwadze, dzięki temu wewnętrznemu poczuciu wolności uratował swoje życie i zmarł dopiero w końcówce lat 70. Czyli przeżył wojnę i przeżył całą tą traumę okresu pobytu w obozie zagłady. Ale w sensie psychologicznym wolność to również możliwość podejmowania działań zgodnych z własnym systemem wartości. Czujemy się na ogół wolni wtedy, gdy możemy działać zgodnie z tym, jak myślimy, jak czujemy, w jakie wartości wierzymy. Wtedy czujemy się wolni, uważamy, że nie dzieje się nic złego w świecie, bo świat odzwierciedla to, co dla nas również jest ważne. Są teorie mówiące o tym, że wolność jest niezbędnym czynnikiem rozwoju człowieka. Człowiek, który jest zniewolony, nie jest w stanie się w ogóle rozwijać. Ulega regresowi. Gdy czujesz się wolnym człowiekiem, to naprawdę nie musisz skończyć wielu szkół. Nie musisz posiadać wielu dyplomów ukończenia takiej czy innej uczelni. Wolność sprawia, że stajesz się mądry, że stajesz się autonomiczny. Wolność jest jakby narzędziem Twojego postępu w człowieczeństwie. Wolność jest także pewnym sposobem rozumienia świata. I tutaj bym się odwołała do takich teorii psychologicznych, które mówią o tym, że człowiek wolny to taki, którego umysł jest nieskrępowany. Umysł nieskrępowany to taki, którym jest bardzo złożony, który powoduje, że postrzegamy świat w bardzo taki, powiedziałabym, wielokategorialny sposób, że nie widzimy świata w sposób zero-jedynkowy, biało-czarny, tylko widzimy ten świat w sposób złożony, bo posiadamy wiele kategorii, za pomocą których ten świat odbieramy, opisujemy i interpretujemy. Bogactwo umysłu powoduje, że postrzegany świat jest jako bardzo nieskończony prawie, że. Człowiek bardzo, powiedziałabym, nieskomplikowany intelektualnie na ogół postrzega świat dwukategorialnie, biało-czarnie. Mówi o tym, że świat jest dobry i zły. To nieprawda. Świat nie jest ani dobry, ani zły. Świat po prostu jest. I może taka ostatnia kategoria psychologiczna, która może mieć znaczenie dla poczucia wolności, to jest możliwość podejmowania swobodnej decyzji. Jedna z takich najbardziej prostych teorii psychologicznych mówi o tym, że człowiek czuje się swobodny wtedy i wolny wtedy, kiedy może podjąć decyzję w sposób wolny, autonomiczny. A człowiek podejmuje decyzję w sposób wolny i autonomiczny wtedy, gdy ma do wyboru pewien zbiór alternatyw. Gdy nie jest przymuszony do decyzji na opcję pierwszą czy drugą. Ale gdy tych alternatyw jest więcej. W psychologii funkcjonuje taka reguła 7 plus minus 2. Ona mówi o tym, że przeciętnie inteligentny człowiek czuje swobodę wyboru wtedy, gdy rozważa ilość alternatyw w zakresie od 5 do 9. 7 plus minus 2. Oczywiście, gdy sprawa jest złożona, to zwiększanie liczby alternatyw może utrudnić takie, powiedziałabym, jasne rozpatrzenie problemu, jasność widzenia, wyrazistość widzenia. Ale na co dzień, w sytuacji nieskomplikowanej, rutynowej, gdy mamy alternatyw około 7, to wtedy mamy poczucie, że mamy wolny wybór. To tak, jakbyśmy poszli do sklepu, prawda, i mieli do wyboru tylko jeden bochenek chleba. To cóż to za wybór?
Ale gdy mamy tych chlebów 7, 9, prawda, to możemy sobie wybrać. O, mówimy tak, o ten drugi z półki poproszę rumiany. To wtedy mamy to poczucie, żeśmy coś wybrali. Gdy rozważamy o wolności, to myślimy o tym, co tą wolność ogranicza, jakie są graniczniki wolności. No i ja tak sobie tutaj podzieliłam te graniczniki na zewnętrzne i podmiotowe, takie wynikające z sytuacji, a także takie, które wynikają z pewnych uwarunkowań wewnętrznych człowieka. No i na pewno większość z nas pewnie też by się ze mną zgodziła, że to, co nas poniekąd ogranicza, to jest państwo, struktura państwa, wszelkie instytucje, do których należymy. Na pewno to, co nas ogranicza, to wszelkie systemy autorytarne, niedemokratyczne. One w swojej istocie nie życzą sobie, nie chcą, one nie gwarantują wolności ludziom, ponieważ czynią z ludzi niewolników. Pewne systemy prawne, zarządzenia, przepisy mogą powodować, że człowiek nie jest wolny w swoich decyzjach czy w swoich wyborach. Także kultura, pewne profile kulturowe, na przykład takie, które dzielą społeczeństwo na mężczyzn i kobiety, na mądrych i głupich, na starych i młodych, na zdrowych i na chorych, na naszych i obcych, na Polaków i uchodźców, na katolików i ludzi niewierzących. To są właśnie systemy, które ograniczają ludzką wolność. Ludzką wolność ogranicza sytuacja ekonomiczna, bo sprawia, że człowiek jakby jest niewolnikiem bardzo wąskiej przestrzeni życiowej, w której musi się poruszać, bo nie stać go na to, żeby ten świat zobaczyć, bo nie może wyjechać, zwiedzać świata, nie może zdobywać rzeczy, na których by mu zależało. Czasami rodzina ogranicza wolność człowieka. Myślę tutaj o pewnych skomplikowanych, toksycznych relacjach, które powodują, że jednostka nie jest wolna w rodzinie. Pewne systemy edukacyjne, które kształtują człowieka formują człowieka na swój obraz, jakiś wymyślony obraz. Nie dają takiego szerokiego spektrum, nie dają horyzontu myślenia. Także uczeń, który chodzi do szkoły, to taki wygląda, jakby był naciągnięty na jakieś prawidło szewskie, prawda? To taki system edukacyjny czyni człowieka niewolnika. W ogóle wszelkie przejawy fundamentalizmu również są tymi zewnętrznymi przejawami czy czynnikami powodującymi ograniczenie ludzkiej wolności. Ale i człowiek sam w sobie też jest nośnikiem ograniczeń wolności. Pewne normy, które nas hamują, prawda, które sprawiają, że nie mamy odwagi, aby podjąć jakieś działanie, to bardzo poważny ogranicznik naszej wolności. Lęki, niezrozumiałe jakieś niepokoje. Czasami strach przed podjęciem decyzji, bo myślimy o tym, no tego nie zrobię, czy tego nie zrobię, tu się nie pokażę, tam się nie podpiszę, bo spotkam jakaś przykra konsekwencja. To też ogranicznik ludzkiej wolności. Brak zasobów osobistych, brak wiedzy, umiejętności, kwalifikacji. To czyni z nas właśnie niewolnika i ktoś, kto nad nami dominuje, często wykorzystuje to, że jesteśmy tacy wewnętrznie ubodzy, tak nami łatwo sterować, tak łatwo nami manipulować. Ale myślę, że takim poważnym ograniczeniem wolności jest stan zdrowia człowieka. Nie jesteśmy wolni, gdy jesteśmy zależni z powodu choroby od innych, ale również tracimy całkowitą wolność wtedy, gdy jesteśmy uzależnieni od alkoholu, narkotyków, hazardu bądź innych patologicznych form zachowania. Moją wypowiedź będę starała się kontynuować już w formie debaty, takiej małej dyskusji z mieszkańcami naszego domu. Dziękuję bardzo.